czwarta edycja Mega Spin. W trzech kategoriach wiekowych 10-13 lat, 14-16 i 17-20 lat z podziałem na kobiety i mężczyźni, czyli dziewczęta i chłopców. Najwięcej uczestników zgłosiło się w tej kategorii najmłodszej, czyli od 10 do 13 lat. No, atmosfera fajna, trasa była trudna. Pamiętam, że było jeszcze jeden chwyt na nogę, to może bym to zrobił. Nagród mamy bardzo dużo w tym roku, mieliśmy wielu sponsorów. Startuję w kategorii męskiej, 2004 rocznik. Trasa jest akurat łatwa, nie stresuję się jakoś. Na ściance wchodzę jakoś już dłuższy czas, ale to są moje pierwsze zawody. Atmosfera jest miła. Jest Pytkę, czwarta edycja zawodów. Trochę się ludzie stresują, odpadają, co nas bardzo cieszy. Generalnie czekamy na więcej. Więcej jestem w kategorii wiekowej od 10 do 13 lat. W Mega Spinie startuję pierwszy raz. Lubię się wspinać, a tam mnie wkręcił właśnie taką pasję. Z taką ekipą się pracuje dobrze. Myślę, że fajnie jest. Wszystko idzie bardzo sprytnie, jesteśmy zadowoleni, wszyscy się cieszą, dobrze mogę. Ogólnie było fajnie. Myślę, że uda mi się zająć jakieś dobre miejsce. Czwarta edycja zawodów Mega Spin Kids. W tym roku było Kids, czyli tylko dla dzieci, dla młodzieży. Uważamy za bardzo dobre, fajne zawody. Poziom z roku na rok jest coraz wyższy, coraz większa walka. Zapraszamy za rok oczywiście jak najbardziej.